Hej, hej! Witam po dłuższej przerwie na tym kanale. Było to niestety spowodowane nieszczęściami, jakie mnie dotknęły. Pierwszy padł stabilizator do aparatów. No, niestety tego się już nie da odkręcić, także od tego momentu będę musiał się posiłkować jakimiś półśrodkami bądź też innymi rozwiązaniami, żeby te nagrania nie wyglądały jak na nagrania paralityka. Bardziej mi zmartwiło to, że potem padł główny aparat i sporo czasu poświęciłem, żeby go zreanimować. No ale jest już wszystko dobrze, także w następnych dniach, tygodniach już będą spływać pierwsze nagrania tego, co sobie wyjść, robię. No i przede wszystkim pierwsze takie główne opracowanie jednego tematu, no, który już w ogóle czeka chyba za 2 miesiące. Tak więc już będzie dobrze. Ten okres również sobie poświęciłem na przyjrzenie się warstwie muzycznej mojego całego tego projektu. No i nie jestem z niej zadowolony niestety, bo wiecie, idea ideą, a jednak rzeczywistość bardzo okrutnie zweryfikowała niektóre aspekty. Zamyślę, to miała być taka oszczędność środków, miała to być tylko gitara z mnóstwem takich efektów, które sobie porobiłem, plus sampler, i to teoretycznie miało mi wystarczyć na stworzenie podkładów. No i wystarczyło, jak widać, dawało się zrobić z tego muzykę, ale ubogość aranżacyjna to jedno, ale niestety plastikowość i taka nieszlachetność, oczywiście w cudzysłowie, brzmienia to drugie, tak więc niestety to poległo na całej długości. No ale nie jestem tak niezadowolony, żeby w ogóle rezygnować z tej idei, tylko żeby po prostu zmodyfikować niektóre aspekty. No i pierwszym był takim, że no niestety całe serce mojego systemu, czyli taki przedwzmacniacz, który sobie zrobiłem, wiecie, on w zamyśle był dobry, w ogóle miał układy, jeżeli chodzi o układ elektroniczny, to tam jest naprawdę fajna, porządna taka kość analogowa z peryferiami, miał skokową regulację gainu, jak w profesjonalnych przedwzmacniaczach, filtry góra-dół, panoramę, głośności. On brzmi dobrze gdzieś tak mniej więcej do 2/3 swojego toru audio. Potem gdzieś musi być jakieś niedopasowanie impedancyjne, bo ma to jeszcze dodatkowe wejścia na różne inne zewnętrzne peryferia. No ale co? Jeżeli przedwzmacniacz w chińskim mikserze brzmi lepiej, to jak to o mnie świadczy? No nie najlepiej, ale nie ma się co załamywać. Mam już pomysł na przynajmniej obudowę i część elektroniki, także na pewno to wykorzystam. No, połowa mniej więcej moich projektów to są porażki, no ale zostaje kilkadziesiąt dobrych rzeczy, które mi się spodobały, robią robotę i jestem z nich bardzo zadowolony, także nie ma się co załamywać. Jeżeli idzie o gitarową część, to zreanimowałem sobie swoją klawiaturę sterującą, ale bardziej niż to, że to jest to klawiatura sterująca, bo nie bardzo ma czym sterować, to podobało mi się w niej to, że ma wbudowane brzmienie pianina. Nie najwyższych lotów, bo sama klawiatura teraz można ją dopłacić za jakieś 200-250 zł używkę, ale zawsze będzie to jakoś ubogacała całą muzykę, całą aranżację, tak więc jestem z tego zadowolony. Syntezator to jest taki analogowy, taki monofoniczny, jednobrzmieniowy, znaczy, że naraz można tylko wyzwolić jeden dźwięk. Nie ma presetu, bo nie jest cyfrowy, no ale dźwięki można po prostu miliony kombinacji, także mi się to bardzo podoba, lubię takie kreatywność, nie lubię, jak coś mi taki robi taką jakieś takie pole przed start, ponieważ zazwyczaj wtedy trudno się z tego wydobyć, a jak od zera musisz coś sobie zrobić, zaprojektować jakieś brzmienie, dźwięk, to już jest lepiej. Tak więc on jest taką nowością. Sampler też poszedł w odstawkę, został sprzedany, na jego miejsce weszła maszyna perkusyjna, też analogowa, tak więc też nie ma presetów czy czegoś. Natomiast można ją ustawiać też na kręcu z gałgami na tysiące sposobów, no i przede wszystkim jakoś ona wspomaga stworzenie danej warstwy rytmicznej. No i ze względu na swoją analogowość brzmi tak, wiecie, tłusto, prawdziwie, tak. Tak, jak bardzo to lubię, żeby to brzmiało. I co? I to tyle.
Jedno, co się nie zmieniło i się nie zmieni, to to, że całość nie jest nagrywana na, przez interfejs na komputer czy tam laptop. Nie dlatego, że mam coś przeciwko temu home recordingowi, dlatego, że sam się przez lata nim zajmowałem. Ale jest dla mnie tak osobiście wewnętrznie, to ten cały home recording jest takim moim symbolem najgorszego mojego okresu muzycznego, kiedy to tworzyłem rzeczy, których po prostu nie da się dzisiaj słuchać, także po prostu psychicznie nie chcę wracać do takiego robienia muzyki. Tak więc cały czas sercem systemu jest looper, czyli takie urządzenie, które po zagraniu czegoś krótszej, dłuższej frazy, czy też nawet całej piosenki, po prostu to zapętla i wtedy można sobie dokładać kolejne rzeczy na żywo, w locie, bez żadnego, wiecie, siedzenia i ustawiania kolejny track. Tak mi się po prostu teraz lepiej pracuje. Bardzo sobie to chwalę, także w tej materii się nic nie zmieni. I to tyle. Pierwsze nagrania z wyjść będą oczywiście tak, żeby zobaczyć, czy to wszystko zażre, zagra ze sobą. Dzięki temu po prostu będę mógł więcej, nie tylko jakiś tam jeden motyw muzyczny, ale będzie ich więcej w każdym filmiku, mam nadzieję. Mam nadzieję, taka lekkość, łatwość tworzenia różności. No i tak jak mówiłem, pierwszy filmik taki tematyczny będzie zaraz szybko. Nie wiem, pokażę wam może możliwości, jakie drzemią w moim nowym systemie. I to tyle. I bardzo was zapraszam i przepraszam za przerwę kolejną, no ale niestety początki takie są.